Siemanko, jestem Warte, ze mną jest Pabel. Siemanko! I witam was już w drugim odcinku mojej kwadratowej masakry, tak. Jest noc, dostałem od Pabla trochę itemków. Tak, będę pomagał trochę. Tak, i dosłownie po poprzednim odcinku minęło 5 minut. I tutaj, wow! Uważaj, szkieletor. Dzień dobry. Dobra, ja go zabiję. Aha. Z pieprzej dziadu. O, dobra. Elegancko. Tam tak. Możesz dirta tego rozkładać, ja tutaj... Dobra, stwierdziliśmy, że tamten domek o kształcie niewiadomego pochodzenia UFO. Trzeba po prostu... Nie, ja tam nie będę się budował, tylko tutaj od razu obok Pabla. I przy okazji się tą dróżkę doprowadzi. Tak, pyk. I póki co dostałem dirtu trochę. I jakichś tam itemków do przetrwania. Czekaj, także ja tutaj robię deski. Aha. Trochę patyków. Czekaj, bo ja kilof muszę jeszcze zrobić. Okej, okay. Kilofy. Ty masz kilof jakiś? Nie mam nic. Aha, to ja ci zaraz zrobię. Czekaj, ja odłożę śmieciuchy. Aha. Dobra, to odkładamy. Wyderek odkładamy. Właściwie to ile tutaj zabudować? Tak całość? Jakoś? No tak, z taką wysepkę, nie? Większą. Wiesz, mogę tutaj zrównać do tej linii jakiejś. W sumie jak tej ci się twojej. Podoba, nie? Aha. No. W sumie pomysłu jeszcze na domek nie mam, no nie, ale miejsce sobie można przygotować. Dobra, ja zrobię parę, nie, kilofy dwa dla ciebie zrobię, albo jeszcze... Co to za dziura? Stąd się brało piasek. Sikierkę tobie zrobię, no ja tam niezłe dziury tutaj porobiłem. No, bo ja mam tylko łopatę i mieczek. Okej, okay, łopatę, siekierkę to tobie zrobię, dwa kilofy tobie dam. Czekaj, okay. Łopata by się jakaś przydała. A w sumie tutaj widzę, że trochę mnie będzie ograniczał ten most. Oj, żelazo. Zrobię się taki malutki domek, tam kij z tym. No taki, wiesz, na początku taki prowizorka, potem sobie zwiększysz, nie? Później się rozkmini. Czekaj, chodź co sobie, jak? Dam tobie te śmieciuchy. Dobra. Uważaj, może muzyczkę troszkę, włączę troszkę. Idź jeszcze tego dirta rozłóż, nie? Creeper, uważaj tam. Gdzie? O tam dalej. Ojej. Dirtu? Dobra, to ja tutaj... prawie spadłem. Tutaj porozkładam. Jakby co to się skróci, no nie? Jeszcze zwiększyć możesz, szczerze. Ej, dawaj dirt. Dobra, a tutaj pchacie bardziej do tego, czy nie? Tak. Bo to będzie brzydko wyglądać. Paczka. Do końca tam. Powinno być ładnie. Tutaj płytki zbierałem, widzisz, że tutaj woda spływa? No. Ja tutaj ciągałem creepery, nie? Aha. Tam wpieprzałem creepery, tam jeden szkieletor był, ja tutaj sobie skakałem i wiesz, szkielet zabijał te creepery, aha, nie? I tak dwie płytki zlepiłem. Spoko. Co to za latające coś tam? To był kiedyś jakiś stary mob grinder. A, widzę właśnie, jak tak bokiem przychylam, no to właśnie wygląd ma grindera. Grinder. A co, on działa jeszcze czy nie? Nie wiem. On kurde bardzo stary jest. Od początku chyba... W sumie tego... można zreaktywować, no nie? Bo tam trochę kobla wyładować. One coś właśnie nie trybią. Ostatnio Mister C tak? Też tam budował. Tylko widzę, że go zniszczył, nie? A, bo w sumie ja na 1-2 robiłem grindery. One coś dobra. Się pieprzą teraz. O, mam jeszcze 28 dirtu tutaj. Dopykam. Ja dam jeszcze jak chcesz. Aha. Pyk, niszczymy. A raz i left. Czekaj, rzucę tobie jeszcze dirta, 35. 400 taki dirtu ci oddam, to jest ważne. Tutaj jest cenny dirt. Cenny. Tutaj skoś te brzozy, bo mandzio widzę, że sadził je. A mu tu kilofem można sprawdzać? Tak, logi, drewnianym. A, czyli każdy ma dostęp, to luzik. Tylko, że po prostu mandzio wtedy coś chciał SKKF-a chyba wkurzyć. To jest coś z brzuskami. No. Jakiś odcinek zrobił. Odcinkowe brzuski. A, sensowna masz, okej. Okay. Te kropy, co ukradł, nie, Mandzio dzisiaj. Widziałeś ten filmik? A wiesz co, nie patrzyłem. Aha, Mandzio tam ukradł krowy jakieś tam od SKKF-a. No. I wiesz, ja mu zakosiłem dwie sztuki i teraz robię tutaj sobie hodowlę, nie? Aha. No, już mam parę sztuk. Ile tutaj jest? 10 krów jest, nie? Chcę tak z 20 zrobić, bo tutaj to też krowy, rzadkość. Cenny towar. No. Dirt też cenny, sand to już w ogóle. Sanda się tak ciężko... Trzeba będzie zrobić raz, wiesz, podwodne przygody. Tak, no ja nieraz tak robiłem. Pod wodą. Oj, zabrakło. Pa. Dirta masz jeszcze? No. To weź tutaj połóż, jakbyś mógł na razie. Okej. Okay. Niech tak będzie prowizorycznie. Ja pójdę jeszcze stąd slaby. Spania.
Pach, pach. Dobra, tamtego już nie skoczę. Jak będziesz jakieś, nie wiem, ciemne drewno, no, jasne, to mów, nie, teraz sadzanki dam ci, nie. Okej, okay. To widzę, że na twoim domku jest. A, dżunglowa, no to też rzadkość jest. Wyrosło ci co nieco. Teraz dla Kona dałem chyba 4 sztuki, on miał 4. Gra? I tam, tam ma domek. Widzisz, aha, jego... Nie, bo właśnie widziałem, że ma 0 dadów w tym, wiesz. Z jego domku do mojego ten most prowadzi. Aha. On tutaj coś budował. Czekaj, jest on słaby. Czekaj, gdzie ja tutaj mam to? Czekaj, co robimy? Mamy jakiś plan? Nie wiem, a co planujesz? Wiesz co, ja idę może tam trochę drewna pozyskać z tamtego trollowanego domku z poprzedniego odcinka. Okej. Okay. Wiesz, zawsze coś. Uzyskać. Czekaj. Jak ktoś będzie chciał, to się zbuduje. No właśnie. Griffing. I tak tamta chałupa była teraz pieprzona. W ogóle to było tak dla Brechty. Kilofuń. A, mam kilof, okej. Okay. Się zagrypiłem. What the fuck? Co? Nie gadaj, że zginąłeś. Nie, to, bo wiesz, mam tutaj taki niby komin, który miał być panem P. Wiesz to pan P? No. Wiesz, i tak otwieram luka, tutaj creeper w środku. O lol. Okej, zabity. Jaki surprise. O, tabliczka wypadła, to spoko, tam był Epic House. Epic House, oh yeah. Tutaj skośmy. Nie cierpię początków. Początki są najgorsze. Survivali. No, to właśnie tutaj jest typowy survival, nie? Aha. Dzisiaj z farmy budowałem półautomatyczną. Tak? To jest 3 godziny prawie. Kopania samego i poprawiania, no, nie? Masakra. To jest taki potem jeszcze tutaj, gdzie nie ma surowców tak zbytnio, no nie? Mhm. No właśnie, to z surowcami też jest problem, nie? Żelazo jest ważne. Jak widzisz, od razu zabieraj, nie? Nie zostawiaj na przyszłość komuś, no nie? Diaksów też nie zostawię. Tak. Chociaż no normalka. Ostatnio Angular znalazł, mi się udało znaleźć i dla pingwina. I jak znajdziesz diaksy, zaznacz na Ray minimapie lub sobie zapisz kordy i tego. A, bo może tam być więcej? Na fortunie. A, o to chodzi? O to, jak ktoś się ma fortunę. Spaczko. To ci tam ten. Będziemy mieli biznes taki, no nie? No tak jakby. O co chodzi z konewką? Czekaj, zobaczmy co napisze. Wymyśliliśmy sobie taką pseudodramę, wiesz? Mhm. Z bramem. Spoko. Czekaj, dobra. Tutaj się pozbyłem w sumie domku, nie wiem, te skrzynie w sumie nie moje, tych nie tykam. Mhm. Dobra. A co tam jest? Zobacz. Czy w sumie tu nic nie ma, są 3 sadzonki, jakieś takie zwykłe, takie... Nie, to takie śmieciuchy może wziąć. Seedsy, no nie? Może ci się przydadzą. Zabieraj ze skrzynkami od razu. Tak, dobra. Tak, z tego nikt nie korzysta. Mhm. W sumie był tutaj, mieli domek ten, z tego co słyszałem, multi z tym, z Mandziem. No, mnie ciągle zmieniają te domki. Się tego pozbyli? Czekaj, napiszę tabliczkę. Zły wuj przez zwykłe u. Zły cień zabrał domek. Mhm. Może być. Evares przyjdzie i zaraz poprawi o jedno w dół, on tak zawsze robi. Dobra. Tak, Vares nie lubi, jak jest się na tablicy, to zaczyna od pierwszej linijki. O, tu będziesz mógł domek zbudować, patrz, na przykład. Mam? Gdzieś tutaj, jeden róg. Mam? W tym miejscu. Mhm. To jakiś on będzie duży. No taki sobie większy zrobisz. Aha. Nie wiem, sobie jakiegoś planu. Wiesz, najpierw będę musiał sobie rozkminić, bo jak tutaj... A, dobra mu. W sumie jak tutaj patrzę na domki, tak trochę... Ładne. No ja swój to masakrycznie przerobiłem, bo to ogólnie nie był mój projekt, nie? Żebym ja tam... się tu bremu nie wybudował. No to już tabliczkę stawiasz. Jeśli masz. Działka, Werteza.
A. No i git. Czekaj. Tu będzie. Stał doniczka bania. On griffinguje. Zgriffingował twojego kobla. Nie, to nie mój, to on stawił. A, okej. Okay. To co robimy? Czekaj. Czekaj. W sumie jest jak z tobą z materiałem. Mam 12. Napier. Czekaj. W sumie materiałów zbytnio nie mam oprócz kobla na budowanie. W sumie mam 42 deski. Mhm. Mam 12 logów białej brzuski. Pokażę ci coś u mnie w piwnicy, z czego będziesz mógł skorzystać, jak będziesz potrzebował, chodź. Ładzia! Ładzia, 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 ładzia. One drzwi się same zamykają. Antycreepery. Gdzie jesteś? Tutaj na dole. I jak będziesz okay. Tu... Wow, szysze masz! No, moje to prywatne. Tak po odcinku wiesz co robimy, dobra. No, no. Ty masz portal do Netero, jak będziesz chciał skorzystać. Tutaj, o kurde. No, schodź na dół. Nudziłem się. Tutaj masz farmę brodawek za tobą. Mhm. Do czego są brodawki? Bo wiesz co, ja w sumie odkąd brodawki wprowadzili, to ja się tak survivalami nie zajmowałem, wiesz? Do alchemii. Znaczy wiem, że do alchemii, ale co się z nich robi? No do alchemii. Coś gotujesz, nie? W szyszy. Tu masz farmę. Automatic widzę. Półautomatic. Klikasz. Jedziesz z kogoś. Jedzie malina. Nie. Ona stanie. Ty obczajesz się sobie na singlu moim, no nie? No. Oczywiście nie dam save'a, bo to było pro mega, co robiłem rok. No. Zrobiłem taką plantację właśnie, że jak klikałem, no nie, to z, nie wiem, z 70 FPS-ów mi spadało do 1. I powiem ci, że masakra to była. Wiesz, też tak miałem, tylko po prostu zajmowałem się dosyć długo i jak raz zebrałem, to chyba miałem, nie wiem, pełne EQ, musiałem do skrzyni na bieżąco wiesz. No, odkładać itemki i jeszcze zbierałem. Ostro. To był mój taki pro elo pomysł. Wiesz, wtedy jeszcze na YouTubie nic nie kminiłem, tak? Żeby nagrywać, bo w sumie... Wiesz, ja tu miałem taki serwerek, no nie, gdzie puszczałem po prostu znajomych. I to była moja taka plantacja i później, wiesz, wymyśliłem dopiero serwer, z którego teraz jest Fallcraft. I od wtedy przestałem grać na moim survivalu. Jak możesz, to weź to zbierz, bo ja miejsca nie mam. Aha, no zebrałem. I odłóż to co... do skrzynki, nie? Te śmieciuchy. Ja tu zasadzę. Dobra, to wiesz co, tu ci odłożę wszystko co tam mam, no nie? Bo to w sumie zbierałem jeszcze od tego Devareza sadzonki te inne. Aha. Tak bym tak. Potrzebował, to mogę sobie przyjść. No spoko. Okej. Okay. Przecież ja tobie nie będę żałował. Spoczko. Ej, zombie, jak nam się dobije. O. Wkurza się. Dawaj. Z drecholem, gdzie ten drechol? Nie, on gdzieś na górze jest, wiesz? No, jak chcesz to iść tam zobacz, a na razie to zasadzę sobie. No spoczko. Chodź tutaj, panie mesere zombiere. To co jest? A, takie dojście do podziemi. Okej, okay, panie zombie. Haha, tu jesteś. Wow! Haha, chcę się bić. Ha. Wygrałem. Ekspiarkę widziałeś tą? I nie. A to zaraz ci też pokażę. O, deszcz pada, nie lubię deszczu. No, ja też nie lubię. Ale ha, ja nie mam deszczu, w Optifine nie wyłączyłem. No, ja sobie też mam Optifine wyłączone. Czekaj, sadzonki. No. Już kończę sadzić okay. I palić. Wiesz co, bez kitu, u ciebie dużo tych złych potworków się respi. Właśnie nie wiem czemu. Nie, bo wiesz co, tutaj masz takie tereny nieoświetlone, no nie? Mhm. I one tutaj sobie, wiesz, rozkminiają. Będę musiał oświetlić. Kto tu jest jeszcze? Magister pewnie swojej ekspierni. Nie, on ma swoją, my mamy swoją, publiczną. No. Dobra, to jakby co to jestem przy wejściu do ekspiarki? Ale czy? SKKF-a. A, no, czyli wiesz. Znaczy w sumie tej wspólnej, nie? Bo nie wiem w końcu kogo to, ja po prostu słyszałem, że jest. Wiesz gdzie jest. Aha. Czekaj, tepeknę się do ciebie, TPA Wery. Dobra.
i ledzim. Co, nie widzę cię. Zaraz pojawię się. O, o jest więc... okej. Okay. Nie, to nie tutaj. Chodź, chodź. Znaczy nie, po prostu... A, to w jednym miejscu. No. A to ci proszę, chcieli mnie wykiwać. Nie, tam robił widocznie jakiś tunel, nie? Ja sam planuję tunel zrobić, nie? Aha. Ostatnio była jakaś cofka. Oho, gruba impreza u mnie. Znaczy na... Wow! Jaki ja mam... Ja mam enchanty. Sharpness 3, knockback 2, looting 2, fire aspect 2, nie? Oczłani. Nie, pierwszy raz takie enchanty, nie? Aha. Dużo osób się dziwiło. Pamiętasz na owcy? No. Ojej. Pół mapy. Jep. Poleciał. Na 500 kilometrów. Tak. No i tu masz taki tu ekspiarkę, nie? Bieski, tu można by zostawić taki sam knockback na 200 level i komuś tak pieprznąć, no nie? A nie, w sumie tak patrzyłem, no nie? To samo, wiesz, upadnięcie na, wiesz, na ziemię zabijało. I stajesz tutaj, na przykład tutaj stajesz, nie? Minimalizujesz Minecrafta, nie? No. Idziesz wysrać się, idziesz sobie wypić, okay. Idziesz sobie zjeść, inne głupie rzeczy. Aha. Tylko nie za długo, bo ci Minecrafta wywali. Ja tak zostawiłem, kurde, na, nie wiem, na godzinę, może dłużej. Aha. To miałem 5 FPS-ów, nie? Tutaj. A dzisiaj zostawiłem chyba na 2, to mi Minecrafta wywaliło. Aha. I tutaj sobie, wiesz, schodzisz. No. Gdy już, wiesz, przeczekasz ten dłuższy czas, nie? Aha. A muszą się nazbierać te zombiaki. I tylko a co, jak ktoś mnie przyjdzie i zabije? Nikt cię nie zabije. Wtedy będzie miał bana, nie? Okej. Okay. Tutaj, o, i bijesz sobie przez ten. No, bij. Nie mogą mnie bić? No one nie. I a więc one są na ciebie skierowane? Najlepiej kamiennymi, nie? Aha. A, nie trafiam. Jak to działa? No tak ostajesz, tak jak ja, patrz. Gdzie jesteś? Taki majer? W miejscu. A, czyli trzeba idealnie pod tym? Dobra. Tak. Powiem, że grałem na hardkorze z KKF-a, no nie? Bo tam byłem w Gildii Huśka kiedyś. No. To oni mieli taki spawn, że po prostu jak podchodziłeś za blisko, to cię bili. Aha, no to dziwny mieli. Aha. I po prostu stajesz pa w rogu. Aha. Wskocz na ten jakieś siedzonko, te. No. A, i zbieram ekspa całego? Tak. To pajerka. No i to, najlepiej, no mówię ci, tak na długo zostaw, aha, to przyjdziesz, to bierzemy 52 level, nie? A spoko. I pamiętaj, używaj kamiennych mieczy, bo szkoda tych, nie? No, bo się szybko niszczą, no nie? No. Sobie tam skminię od razu. Najlepiej weź 20... kamienny, a, bo... tak... Wycięło cię przez chwilę, wiesz? Aha. Jak będziesz chciał, to zrób sobie z 20 kamiennych. Fuck! Za dużo z... Dobra, zrobię to tak. Pyk, 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 pyk. A w sumie po co ja tak robię? Dobra, gdzie mam kobla? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. Dobra, mam mieczyki, także luzik. Mhm, śmietana. Czyli wszystko już wiesz. Aha. Tak chyba już możesz zakończyć. Także tap model, dam radę. Czyli możesz zakończyć odcineczek. Co, jeszcze tego chama zbiję? Haha! Dobra, zbieram sobie jaki cheater. Patrzcie, jakie pierdy. Blow, join the game. Co? Tutaj masz enchanting table. No, widziałem właśnie. No. Dobra, to mamy 18 minutek odcinek, tak już bardziej zapoznany jestem przez te dwa odcinki. No. Tak, także widzisz, co? Widzisz, jaki tu syf się dzieje, nie? No, na F5 ustawimy tak z moim super setem. Nie wiem, co nałożyć, ale okej. Dobra, także dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo w trzecim odcinku Kwadratowej Masakry. Może już z kimś się nagra, że będą dwie perspektywy, no nie, Pabel? No, bo teraz Pabel nie nagrywał. Także mam ekskluzyw materiał. Jest, będę sławny. Dobra. Także co? Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. My się z wami żegnamy. Na razie i cześć. Marka.